Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Janki, a to jest kolejny odcinek z Ryzena. Moi drodzy, utknęliśmy tutaj przy tej bramie i jedyny pomysł, jaki mi wpada do głowy, to strzał z kuszy w ten cały kołobrotek, bo nie mam innej opcji. Nie ma co innego zrobić. Ja nie wiem, czy to działa w ogóle. Strzał z kuszy w kołowrotka bez sensu. Dobra. Bez komentarza. Kompletnie zostawiam to bez komentarza w tym momencie, ale okej, okay, w porządku, niech będzie i tak. Skoro twórcy gry wpadli na taki pomysł, żeby strzelić to z kuszy. No dobra, niech im będzie, że tak powiem. Dobra, zobaczymy. Teraz próbujemy sobie otworzyć tutaj to przejście, bo otwiera nam się w tym momencie kolejna możliwość, czyli most. Więc lecimy sobie dalej i przejdziemy teraz przez ten cały most nad tą lawą. I zapewne tutaj będzie ostatni już trzeci przełącznik, żeby można było otworzyć tą, moi drodzy, całą bramę. O, będziemy musieli tutaj przeskoczyć na drugą stronę. Op, dobra, udało się, świetnie. O, jak to mogę otworzyć? Tutaj nie ma żadnej wajchy ani nic, więc lecimy dalej. I mamy tutaj ostatni kołowrotek do naszej bramy, więc przekręcamy sobie. Elegancko. I tutaj mamy jeszcze przejście przy użyciu dźwigni. Zapewne już do samej bramy. Czy nie? Tak, już wychodzimy. Tutaj jesteśmy przy samej bramie. I bramę, moi drodzy, mamy już w końcu otwartą. Weźmy sobie Freda. Niech nam tutaj Fred pomoże z tymi tutaj panami. I tam już widać skrzynię. To zapewne już jesteśmy przy artefakcie samym. Mam taką szczerą nadzieję. A czy tak będzie, to się zaraz okaże. Dobra, jeszcze jeden strzał i go nie ma. Jeszcze raz. Pięknie. Leży. Fred, został nam ostatni przeciwnik tutaj. Chodź, chodź. Przyjacielu, mój drogi. Dobra. Ten Fred naprawdę, kurczę, ułatwia walkę. To trzeba przyznać. Więc bierzmy sobie wszystko tutaj z tego nieumarłej bestii. I mamy skrzynię. A w skrzyni będzie coś ciekawego. Mamy część pancerza. I mamy kuszę tytana. O proszę, jak miło. I mamy 3 na 5, moi drodzy. Czemu mamy wyprawę anulowaną? Ona przecież nie chciała tutaj ze mną przyjść. O cholera. O to dziwne. Dobra. To nieważne w takim razie. Się spieprzyło coś. Ona nie chciała wejść tutaj ze mną do tej świątyni. To był problem cały. Dobra. Co my tutaj jeszcze mamy? W ogóle mamy 4 punkty zdrowia. Patrz, czy mam coś do siły. Gulasz z kuchni. O proszę, to możemy coś zjeść. Da nam 2 siły jeszcze. Mogę używać w ogóle tej kuszy? Kusza tytana. O proszę. Tylko jestem ciekaw, czy ja będę w ogóle w stanie zadawać z niej jakiekolwiek obrażenia. Kusza. Można by było się w sumie kuszy trochę nauczyć. Ona zadaje 120 obrażeń, ale mam mało... nie tyle co siły, co umiejętności korzystania z tej kuszy. Dobra, to zobaczmy sobie na mapę. Ogólną mapę. To mamy zrobione, to zrobiliśmy. Te 3 grobowce mamy tutaj zrobione, czyli został nam tutaj i tutaj, więc przenieśmy się tutaj na tą farmę i będziemy szukać sobie wejścia przy klasztorze do niej. Dobra, w porządku. Czyli mamy świat, mapkę, świat, ekwipunek, weźmy sobie teleporty. To była południowa południowe ruiny. Więc przenosimy się szybciutko. Zostały nam w ogóle jeszcze tylko 2 pancerze do zebrania, to już jest naprawdę niewiele. Tutaj gdzieś wejście powinno się znajdować. Tutaj. To ciekawe. Ciekawe, jaką część pancerza będziemy tutaj mogli, kurczę, odnaleźć. Hop. Szkoda, że nie mam jeszcze tej zbroi głównej, bo przez to nie jestem w stanie jeszcze korzystać właśnie z innych elementów pancerza, jak tarcza. Bo potrzebuję pancerza, a ja tego pancerza ubranego nie mam.
Więc idziemy sobie tutaj. I to jest ta pierwsza świątynia, co ja tutaj kombinowałem, walczyłem na samym początku gry. I chciałem walczyć z tymi... skorpionami. O, z kuszy jakieś obrażenia są. Niewielkie, ale zawsze. Pewnie gdybym się nauczył tej kuszy, to byłyby zdecydowanie wyższe. No, idzie ich trochę. Trzeba będzie być ostrożnym. W tej walce nie polec. Dobra, ładnie. Pięknie. Dobra, tutaj ich trochę obiegnę. Dobra, jeszcze dowódcę tutaj mamy, proszę bardzo. Dobra. Oj, 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 panowie. Wy to jesteście jednak troszkę mocni, no. Dobrze. Jeszcze raz. Nice. I jeszcze tylko dowódca został przy życiu. Dowódcę też będziemy musieli z mocnymi atakami wyprowadzić z równowagi. No, chodź. O, ładnie. Elegancko. W ogóle mam 2 na 4 tylko zabitych. Zastanawiam się, gdzie w takim razie reszta ich się może znajdować. W takim wypadku. Dobra, wypijmy sobie pod miksturę. I lecimy dalej przed siebie do kolejnej już świątyni. Oho, jeszcze jeden jaszczuroczłek. A to zwykły jest to. Z tym panem to bez problemu. Sobie poradzimy. On nie jest żadnym tutaj przeciwnikiem dla mnie. Mamy kolejny kamień teleportacyjny tutaj teraz do tej świątyni. Okej, w porządku. No i tutaj czekają nas na te skorpiony nieszczęsne, z którymi wcześniej próbowaliśmy na samym początku gry w sumie walczyć. Dobra. Pięknie. Bez problemu. Tutaj mamy dwie drogi do wyboru. A z tego co pamiętam, to ta prawa strona to jest po prostu ślepa uliczka. Coś mi się kojarzy. Do końca nie jestem przekonany, więc pójdę zaglądnąć tam na wszelki wypadek. I tak, i to jest ślepy zaułek. Dobra, to tutaj nic nie zrobimy. Tu idziemy sobie dalej po prostu tutaj w tą stronę przed siebie. Okej, i tutaj musimy użyć telekinezy. Na tą wajchę, bo inaczej nas zgniecie od razu. Okej, w porządku. I idziemy dalej. To jest bariera. Będziemy musieli zniszczyć. Spoko. Tam jeszcze jakiś gad coś pilnuje. Dobra, ładnie. Ekstra. I pięknie, to mamy już wszystko zrobione. Zobaczmy, co ty tutaj, kurczę, kolego, tutaj pilnujesz. Ale najpierw wypijemy miksturę leczniczą. Zapiszmy jeszcze raz. I zrobimy to z Fredem, jak zwykle. Fred jest tutaj czołowym wojownikiem do walki z popielakami. Ała. Trochę bolało. To jest kolejna jakaś część jaskini. Ciekawe, co my tutaj znajdziemy. Dobra, wejdźmy sobie tutaj. Skoczmy. Pewnie będzie tylko jakaś skrzynia lub coś w tym stylu. Nie spodziewam się tutaj wiele. Chociaż... No tutaj jest ta bariera główna, którą my mamy iść, ale tam ta się pali na czerwone jeszcze. Dobra. Ładnie. Elegancko, kapłan poległ. Dość szybko. Ale tutaj jest chroniony taki nagrobek. Dobra. Niszczenie pola. Mamy to czerwone do niszczenia. Dobra, ładnie. I tutaj jest sarkofag. W porządku. Mikstura doświadczenia. Otwórzmy sobie ten sarkofag. A w nim jest szkielet. O kurczę. No to mnie zbejtowali. Ale Fred tutaj się zajmuje swoim kolegą. Po fachu. Tutaj więcej nic nie ma. Plus zwoi. Jeszcze jest mikstura siły w ogóle. Nie, życia. Myślałem, że siły. Wejdźmy w mikstury. Można w sumie to wypić, te mikstury, bo czemu by nie? Okej, elegancko. To co, wracamy sobie w takim razie do tamtego chyba przejścia, którym przyszliśmy. Nic tutaj innego nam nie pozostaje, więc zeskarkujemy. Tylko ostrożnie, żeby tutaj się nie zabić. Zapis. I teraz jeszcze skaczemy. Hop. Elegancko. Fred idzie? Fred nawet nie musi podskakiwać. On tutaj ma obcykane wszystko.
Okej, okay. Zwoje i niszczenie bariery. A, nie mamy many. Już się wystraszyłem, szczerze powiedziawszy, że czegoś innego mi brakuje. Dobra, niszczenie bariery. Wiecie, gdyby Bezimienny miał takie coś w Górniczej Dolinie, to easy by miał, nie? Życie. Ale za to możemy sobie tutaj przebić się przez tą ścianę bez problemu. Przebijamy się w takim razie. Elegancko. I co, tutaj nas coś czeka? To jest kolejna jakaś ściana. No, ale nie mamy tutaj co położyć na ołtarzu. Co my tutaj mamy położyć na ołtarzu, skoro my nie mamy nic takiego? O, tutaj jest, patrzcie. Jaka zagadka. Dobra, to telekinezem go musimy ściągnąć. Dobra, niech już sobie spadnie. A nie, do samych rąk naszych musi wpaść dopiero. Okej, okay, w porządku. No, gdzie on jest? Tutaj. Pięknie. Kolejna część otwarta. I co, i to by było na tyle? Tutaj już będzie ten cały dla nas element wyposażenia? No jest, część władcy. Część pancerza. Napierśnik ze zbroi. Okej. Okay. Proszę bardzo, mamy już 4 na 5. Został nam tylko już jeden do zebrania. Ale niestety tego ubrać nie możemy. Dobra, w porządku. Czyli został nam tylko jeszcze jeden element pancerza do zebrania. Zobaczmy na mapę, gdzie on się znajduje. On znajduje się tutaj. W tym miejscu. Czy my będziemy musieli się teleportnąć tutaj i przejść sobie tą drogą, co szliśmy z tym olbrzymem naszym kolegą i tam z tego skorzystać. Dobra, ja sobie wezmę to po pierwsze, bo nie wiadomo, czy ono nam się kiedyś jeszcze nie przyda. Biorę je tak na wszelki wypadek, szczerze powiedziawszy. Zobaczmy sobie na zadanka, co my tutaj mamy. Ale ja nie wiem, gdzie... A, Carlos znajduje się przed miastem. Okej, w porządku. Czyli idzie... Dobrze. Okej, w porządku, czyli teleportniemy się tutaj i pójdziemy sobie do miasta, bo w mieście i tak jeszcze mamy coś do pogadania, więc spoko. Czyli musimy się przenieść na farmę południową znowu. Do południowej świątyni... Nie, tak, do południowej świątyni to było? Bodajże do południowej świątyni mieliśmy się dostać. No, nie tak do końca, do tutaj do południowej. No ale dobra, tu są jeszcze jakieś jaszczury do zabicia, może akurat jest tutaj dowódca. Będziemy mieć wtedy 3 na 4. Jaszczur, jaszczur. Chyba to są sami wojownicy, nie ma tej dowódcy. No ale w porządku, jak już tutaj się przeniosą, to ich zabijemy. Dobra. Okej. Okay. No. O ty ciulu. Dobra, zabity. Spoko. Miało być południowe ruiny, a nie świątynia. Bo w ogóle do północnej się przeniosą, a nie do południowej. Wcale mi się nie zdziwił. Północne, południowe ruiny. I będziemy się właśnie przenosić teraz tutaj do ruin i lecimy sobie w stronę miasta, moi drodzy. Możemy sobie przy okazji wziąć jeszcze, użyć sobie zwoju szybkości, bo czemu by nie, bo mamy ich trochę. Gdzie jest ten szybkości? Tutaj. Dobra. Bardzo fajnie. Lecimy przed siebie już. Oho, jest tutaj, kurczę, jeszcze parę tych jaszczurek chodzi. I to nie parę, tylko nawet trochę dużo. Jakaś inwazja już jest ich na tej wyspie. Są dosłownie wszędzie. No, no, no. Droga do miasta nie będzie taka szybka i krótka, mi się zdaje. W takim wypadku. Pięknie. Bierzmy sobie te wszystkie, co oni tutaj mają. To są zombiaczki. A nie, to jest elitarny. A wygląda jak trup. A, przy nich jest dowódca, czyli to jest trzeci już. No, ale muszę się cofnąć trochę. Pięknie. Nice. Oj ty, cwaniaczku. On już lepiej trochę walczy, no w końcu dowódca, nie? Nie ma co się tutaj, kurczę, oszukiwać. O, patrzcie, mam wszystkich dowódców zabitych.
zadanie mamy wykonane. Zapewne to jest zadanie to od Carlosa, dlatego idę z nim porozmawiać. Przez to, że z nim nie pogadałem. To go nie miałem oficjalnie wziętego. Więc dobra, weźmy sobie to wszystko z nich. Miksturkę przy okazji. Pogadamy sobie z Kowalem, też możemy zrobić sobie od razu, to nie wiem, czy to jest w ogóle jakiś quest czy coś. Ale prosił nas, żeby przynieść mu te obsydiany, nie? Że wytworzy nam miecze. No ale mamy i tak już broń, miecz tytana, więc nie wiem, czy będzie nam to potrzebne. Dobra, ładnie. W porządku. Sobie idziemy przed siebie, moi drodzy. Jak najbardziej. Zapiszmy się. Elegancko. No, żebyśmy już tylko tych słabych spotykali, to już by było fajnie. Mamy 26 poziom. 27 jeszcze trochę brakuje. Ale już brama tuż, więc akurat z tym to już się nie mamy co martwić. Mam tylko nadzieję, że jaszczury nie były w stanie zdobyć miasta. No jednak mury miejskie mają to do siebie, że zdobyć takie miasto no jest jednak ciężko, nie? A tych jaszczurów chyba aż tak wiele nie ma, żeby się przebić. Chociaż do klasztoru się jakoś dostały. Ale nie było w nich, nie było kraty w tym mieście, więc tutaj może jednak stoją. O, więc miasto jest bezpieczne, na to wychodzi. Tutaj chłopaki machają, dalej trenują. Musimy powiedzieć, żeby nas puścił do miasta. Magnus, jak wygląda ta sytuacja? So what's your main problem here? I think those lizard men are looking for a way into the town. If they find a way in, the smuggler's tunnel or another way, we have a situation. I'll have a look around. Try and stop them. Please do. And eliminate all the Saurians that are spying. Dobrze. Przywódcy już nie stanowią zagrożenia. Is no longer a threat. That should stop their attempts to enter the town. Dobra, okej. Czyli musimy zejść na plażę w takim bądź układzie, bo to jest jedyne miejsce, w którym oni mogą się do miasta, moi drodzy, dostać. To jest to tajne przejście przez plażę. Chociaż zobaczmy, czy oni tutaj się w ogóle są. No, są. Jest jeden w sumie, ostatni został chyba. Szpieg. Dobra, jest trzech szpiegów. Tutaj są cała trójka, okej, spoko. Dobra, ja się trochę wycofam, żeby znowu mocno zaatakować, fajnie. Może z kuszy go zastrzela? W sumie czemu by nie? Pyk. O, szpiega to za pół życia. Całkiem sporo. Dobra, szpiegujący panowie tutaj już nie szpiegują, że tak mogę się wyrazić. Więc lecimy tutaj powiedzieć Magnusowi, że miasto jest z powrotem bezpieczne i jego okolica już tak samo. Już nie powinno być żadnego większego zagrożenia tutaj. No chyba, że zbierze się tutaj jakaś armia. Ale wątpię w to, bo w tyle tu jaszczurów zabiłem, żebym tak zliczył te wszystkie miecze prymitywne, które ja tutaj mam i które już zdążyłem sprzedać, no to ponad 300 ich będzie. Tak plus minus, nie? Może nawet więcej, dobra? Zabiłem już tych szpiegów. Więc pozwól mi wejść do miasta. Spoko, super. Dobra, chodźmy sobie porozmawiać z tym kowalem, bo jestem ciekaw, co on może nam zamiast wytworzyć z tego, co tutaj mu może przyniesiemy. Walter, mam dla ciebie obsydian. Dobra. Jednoręczny bym chciał. Zobaczymy, co to daje. No. A, nieodrobione ostrze mi może dać, ale ja nie mam umiejętności kowalskiej, więc ja sobie i tak nie wykonam tego. Więc spoko. Jestem tylko ciekaw, czy to zadanie tutaj też, czy mogę z nią jeszcze pogadać, czy coś jest do pogadania. Styl do mnie, styl do mnie. Dobra, to idziemy w takim razie tylko do Carlosa, z nim pogadać jeszcze w mieście. I możemy się, moi drodzy, powoli zbliżać do ostatniego już elementu naszego pancerza. Carlos pewnie jest u góry, znając życie. Innej opcji nie ma.
Oni mieli farta tutaj, że te mury miejskie mają, że nic ich tutaj nie pożarło. Carlos? Komendant, co się stało? Gdzie jest Mendoza? Czy istnieje szybszy sposób? Inkwizytor wciąż jest w środku. Inkwizytor jest still inside the volcano. What did you find in there? A fire titan. A titan? Dokładnie, znaleźliśmy tytania ognia uwięzionego we wnętrzu góry. Found a fire titan, trapped within the mountain. What if it escapes? If it escapes, the island will be destroyed, burnt to a crisp. But it has been trapped for over 1,000 years. There's an edge to that good news. If we disturb things inside the mountain, the fire titan may be released. The Inquisitor will understand that. The Inquisitor is trying to release the titan. He thinks he can use it. He said he was seeking for a weapon. But if he can't control it, if it gets loose, the whole island will be destroyed. Dokładnie tak. The Inquisitor will march the Titan away from here. But it's the Titan's presence that has protected the island. So, if he succeeds or he fails, the whole island will be destroyed. Dokładnie tak. To mamy już pogadane. Czy istnieje szybszy sposób, by dotrzeć do miejsca? O, do spoko, dostaliśmy kolejny kamień teleportacyjny. A co myślisz o Inkwizytorze? He and I have fought many battles together, and I was always his loyal retainer. But since he found that ocular, he has changed. He broods, has grown introverted. He has been driven. He has a plan. But I think he's losing sight of the reasons he is doing what he is doing. The Inquisitor Mendoza I swore allegiance to would have acted differently. Then you must help me to stop him. The best I can do is act to stop these lizard men from interfering with your quest. You volunteered for our order. You mastered our tasks, took many dangers upon yourself. It was you who brought peace and order to the town. You recovered the golden discs and accompanied Mendoza past all the dangers to his goal. Dobrze, w takim razie ufasz mi? And you trust me. Your deeds have proven you a worthy commandant. Mendoza has lost his way. I put my trust in you to help us find ours. Since I am the highest ranking commandant, I invoke the old law. I name you Inquisitor of the Order. This title will open the way for you, and I grant you this armor. O kurde, to ja mogłem wcześniej tutaj przyjść i dostać zbroję Inkwizytora zanim... O matko, no dobra, okej. Mendoza set out to save us. Now you... Mendoza mówi, że kontynent został zniszczony. Czy to prawda? From what we know, much of it has been. Our mission is more than just finding a way to counter the Titans. We are looking for islands like this, anywhere that has been protected, anywhere people have survived. Trzeba było tutaj przyjść od razu. Cholera jasna. Tak, no byśmy mieli zbroję Inkwizytora. A nie męczyli się z tymi jaszczurami. No ale okej, no trudno. Zawsze lepiej na koniec niż w ogóle. That the king can help. That's their last hope. Well, now is not the time to judge the policies of the order. Ale fajnie wyglądam. Fajna ta zbroja. Dobra, a jak się mają sprawy? The lizard men, go and check the gate. Magnus and Leto are bound to need help. Dobra, przywódca jaszczurek za miastem. Możesz mnie wyszkolić, czy on uczył? Walki kosturem. Walka kosturem nie jest mi do niczego potrzebna. Mam 12 w ogóle na 14 kamień teleportacyjnych. Dostaliśmy zbroję Inkwizytora. Dalej nie mogę założyć sobie ekwipunku. Niestety tutaj z tego, co znalazłem, bo brakuje nam ostatniej części. Okej, dobra, zobaczmy sobie na zadania. Słyszę raport o świątyni druidowi, to też możemy z nim pogadać przy okazji. Znać kawałki pancerza. Został nam tylko tutaj ten jeden do odkrycia, do zdobycia. Przywódca jaszczurek za miastem. Dobra, czyli musimy pogadać z Leto, czyli musimy sobie wyjść przez dzielnicę Biedoty i tam się uporać z tymi dowódcami, z dowódcą, który napiera na tamtą stronę miasta. W porządku, to jeszcze to wykonamy sobie na spokojnie. Więc lecimy sobie. A możemy skorzystać w sumie z woju szybkości. Zawsze to będzie troszkę szybciej. Więc lecimy. Dzida.
Chłopaki się rozgościli porządnie w tej karczmie u Patty. Spoczko. Hop. Kawałek mu handel rybami idzie, odkąd ma ten sklep. Czy w ogóle coś zarabia, czy się utrzymuje na tym w miarę. Ale skoro go prowadzi, to chyba raczej tak. Innej opcji nie ma. Ale jesteśmy inkwizytorem, moi drodzy. Inkwizytorem zakonu. Więc spoko, dobra. To nie wypuścisz mnie z tej strony? No, ej, wypuść mnie z miasta. To nie da rady? Nie wyjdę tędy? No, nie gadajcie, chłopaki, że ja tędy nie wyjdę. Cholera, chyba będę musiał po prostu iść dookoła w takim bądź razie. Będę musiał iść, się dostać do miasta po prostu tędy. Dobra, to wystarczy. Wystarczy się przenieść z powrotem. Tylko ja ciekawy jestem, gdzie to do miasta przynosi. Do miasta. Pewnie do samego środka miasta, więc to mi raczej nie pomoże. Więc musimy się przenieść z powrotem do południowych ruin. I z południowych ruin musimy iść w tą stronę teraz do miasta, bo inaczej my nie dojdziemy tutaj. Dobra, okej. Okay. Mapa świata. Dobrze, że jest całkiem niedaleko, chociaż tyle. Pewnie po drodze jeszcze spotkamy kilku jaszczurów. Wcale by mnie to nie zdziwiło. Patrolujących tutaj tą okolicę. Chociaż ich dowódcy już są martwi wszyscy. Chociaż to jest dobra wiadomość. Do miasta to tędy. Tak? Miasto. W porządku. Teraz wyklepiamy tego przywódcę całego, to chłopaki już będą mieli święty spokój, nie będą się tutaj musieli obawiać niczym. Pam, pam. No i gdzie ten dowódca tutaj, kurczę, się chowa? Cały ich zakichany. Może najpierw pogadamy sobie z Leto i dopiero potem go zabijemy. Zobaczymy, co on nam powie. Tutaj są w ogóle jaszczury, chodzą, dobra. A to jest cały patrol chyba. Razem z dowódcą od razu? Teraz się dowiemy. Chyba tak. No. Ja dodatkowo mam zbroję inkwizytora, to... Już te obrażenia są małe. Nie są aż takie w sensie... No przecież mnie prawie nic nie bije teraz, jak już mam zbroję inkwizytora. Już mnie trafił raz. Kurde, to co, jak ja bym miał tą zbroję od samego początku, to tak łatwo byśmy sobie te... wszystkie części pancerza zdobywali? No to wychodzi, że chyba tak, no bo patrzcie, jak oni mnie teraz biją w ogóle. Już nie ma, nie są te obrażenia aż tak przerażające. Dobra, pięknie, ale expo jeszcze w ogóle wpadło za to wykonanie tych zadań. Elegancko. Dobra, to chodźmy sobie tutaj porozmawiać. Może jeszcze wrócimy do Carlosa, zdać mu raport, że zadanie zostało wykonane, ale tutaj jeszcze jaszczurki wokół sobie chodzą. Więc je też chyba wybijemy od razu, żeby się nie okazało, że potem czegoś brakuje. Dobra, no chodź, chodź. Pięknie. Elegancko, moi drodzy. Super. No i to idziemy do Leto. Leto? Tak? Leto. Dobra, jestem tu w sprawach Inkwizytora. Nie chcę do miasta. Chcę się zapytać, czy wszystko w porządku. On już nie żyje, chłopaku, już się nie musisz martwić. Dobra, przywódca nie żyje. Dobra, w porządku. To jeszcze w takim razie przenieśmy się teleportem do miasta. Gdzie jest ten do miasta? Twierdza. Miasto. Dobra, ciekawe, gdzie mnie to przeniesie. Czy u Carlosa gdzieś obok, czy... O, dobra, w porządku. Jeszcze z nim pogadamy, może on coś jeszcze więcej powie na ten temat. Że wykonaliśmy te zadanie całe. Odnośnie tego, że miasto już jest całkowicie uwolnione od jaszczurów. Carlos, dobra, miasto jest bezpieczne. Super.
Dobra, spoko. Czyli to mamy, moi drodzy, zrobione. Myślę, 44 punkty. Możemy się w sumie przenieść do obozu bandytów i wykorzystać to i nauczyć się po prostu z kuszy trochę. No i tak już nie mam co za bardzo z tymi punktami robić. Więc idziemy do obozu bandytów i wykorzystamy to na naukę kuszy. Bo w momencie, kiedy ja ubiorę ten młot, on daje plus 6 do walki toporami. Ja się specjalnie dlatego nauczyłem tylko 4 poziomy. Domingo. Dobra, on uczy walki toporem. Ja nie potrzebuję do 5 poziomu. O, on uczy o kuszach. Dobra, to uczymy się kuszy. Spoko, 3 poziom. 4 poziom. Już chyba punktów mi braknie. Już więcej nawet mnie nauczyć nie może i tak. W porządku. To który mam poziom kuszy? 4. Dobra, jestem ciekaw, jak szybko my z tej kuszy jesteśmy teraz w stanie strzelić. No, już w miarę tą kuszę ładujemy. W porządku, już jest całkiem spoko. Okej, okay, w takim razie teraz przenosimy się do naszego druida, zdalić mu raport odnośnie świątyni. To będzie wschodnie brzeże gdzieś. Południowo-wschodnie. Czy wschodnie. Dobra, zobaczymy, czy to będzie tutaj. Mógłbym się teoretycznie do tej świątyni na wschodzie przenieść. O. Dobra, jest okej. Okay. Tutaj chciałem się przenieść. I tutaj mamy od razu ostatni element naszego... tego cacka pancerza, więc w porządku. Idziemy do druida. Zobaczymy, co ciekawego mu jeszcze możemy na temat tej świątyni więcej powiedzieć. Mam nadzieję, że ilość tych informacji, które od Nex dostanie w tym momencie, spowodują to, że zadanie zostanie ukończone. Szkoda w ogóle, że ten wilczek tutaj tym myśliwym zginął w walce z tym patrolem jaszczurów, który tutaj ich zaatakował. Ale niestety, tak czasem bywa. Giną ci, co są w sumie najbardziej niewinni. Więc pogadajmy sobie z Eldrickiem. Aha, Eldrick więcej z nami nie chce rozmawiać, czyli w momencie chyba dopiero kiedy zdobędę ostatnią część pancerza, on się znowu zainteresuje tym... tą świątynią. Coś mi się zdaje, że będziemy musieli w ogóle do niego iść i porozmawiać z nim na ten temat, jak zdobędziemy już wszystko. Może on będzie w stanie naprawić może ten pancerz, bo niektórych elementów się pancerza założyć nie da. I może on będzie musiał, moi drodzy, to jakoś złożyć w kupę. Dobra, trzeba poczynać pancerza. Będzie tutaj chyba wejście. Właśnie, że tutaj będzie wejście do tego grobowca tędy. Jestem ciekawy, czy to jest tutaj w ogóle. Tak mi się coś zdaje. Dobra, polecimy sobie tędy, to się dowiemy, bo innej opcji nie ma niż iść przed siebie. Dobra, gra się nam zapisała. Zobaczmy na mapę, czy my się w ogóle tutaj zbliżamy w ogóle do tego grobowca. Bo nie wydaje mi się, żeby to było wejście przez wulkan. Raczej to jest po prostu tędy, trzeba wrócić, żeby się tutaj dostać. Takie mam wrażenie. Dobra, wejdźmy. Okej. Tylko ja nie wiem, czy tutaj w ogóle będzie z kim jeszcze w ogóle. Czy tam była w ogóle jakaś brama tego typu, żeby można było tutaj ten pancerz zdobyć? Czy to w ogóle było tutaj? Zobaczmy na mapę. Niby ja już przeszedłem to. Jestem trochę jakby za albo przed tym. Tu jest to bagno. W ogóle tych chłopaków, czy ja mogę was w ogóle stąd uwolnić, czy wy w ogóle chcecie stąd wyjść? Oni tak na mnie reagują tutaj, jakby po prostu oni byli zadowoleni z tego, że oni tutaj są. Okej. Okay. W porządku, mapka. No tak średnio mi się zdaje, że to jest tutaj, może tutaj gdzieś jest wejście do jakiejś świątyni czy coś. Że tam może być jakaś kolejna świątynia. A nie tutaj. To tak się rozglądnę tutaj trochę. No tutaj jest tylko ta baza i co tutaj wszystkich, szczerze powiedziawszy, wybiłem. Dobrze, moi drodzy, w tym miejscu sobie zakończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Standardowo zachęcam was do zostawienia łapki i subskrypcji. Trzymajcie się, cześć. Do kolejnego odcinka.